Dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami ubiegłego miesiąca, czyli miesiąca czerwca. Nawet nie wiecie, jak ten miesiąc mi po prostu niepostrzeżenie minął, nawet nie wiem kiedy. Mam wrażenie, że ledwo robiłam ulubieńców maja i nagrałam raptem od tego czasu jakieś 4 filmy i nagle puu i mamy czerwiec. Za sobą mamy czerwiec, więc to jest po prostu niesamowite, jak ten czas leci. I w sumie dzisiaj tak zbierając wszystkie te produkty, które chcę Wam pokazać, które jakoś szczególnie właśnie w czerwcu były u mnie użytkowane i szczególnie w czerwcu właśnie się wpisały w moje gusta, uświadomiłam sobie, patrząc na zbiór mojego koszyka, że słuchajcie, no większość tych rzeczy jest taka typowo związana z chęcią posiadania makijażu, który będzie taki naturalny, świetlisty, ale jednocześnie też taki, który będzie w miarę trwały. No i mam nadzieję, że uda mi się te wszystkie produkty Wam pokazać, bo nie wiem, czy wiecie, ale jak my, youtuberzy, nagrywamy filmy tego typu, właśnie ulubieńców na przykład, to bardzo często ma miejsce taka sytuacja śmieszna, że mamy przygotowane więcej tych rzeczy, a koniec końców na przykład pokazujemy Wam tylko połowę z tego, bo na przykład się rozgadamy i wiecie, zaczniemy się, czy się rozwodzić, no ja później stwierdzam, a w sumie dobra, to ten nie, a to dobra, to nas najwyżej innym razem, coś tam. Nawet ostatnio Asia Maksyneczka właśnie też, któryś z ulubieńców było, też padło takie właśnie sformułowanie, że no w sumie to chyba Wam o tym mówiłam w ulubieńcach, nie, chyba Wam jednak nie mówiłam, bo ten filmik już był taki długi, że w sumie nie zdążyłam Wam o tym powiedzieć, no i to jest takie, wiecie, śmieszne. Taka Wam będzie anegdotka. Teraz już nie przeciągając, bo ja zawsze się rozgadam, przechodzimy do prezentacji ulubieńców czerwca. Tak, jednak włączyłam nagrywanie, słuchajcie. Zacznę od kolejnego mojego płynu do makijażu, który mi się bardzo podoba i z którego jestem mega zadowolona. Jest to taki w zasadzie płyn micelarny, taki tonik, no ciężko mi powiedzieć, ale ogólnie piszę, że jest to płyn micelarny nawilżający do twarzy i okolic oczu, jest bezzapachowy. I ja właśnie oczy zmywam tym tonikiem dwufazowym z Nivea, o którym Wam mówiłam w poprzednich ulubieńcach, ale jeżeli chodzi o właśnie całą resztę twarzy, to albo to robiłam dotychczas wilgotnymi chusteczkami, tymi dla dzieci, albo właśnie różnego rodzaju płynami micelarnymi. Albo to był płyn micelarny z biedry, ostatnio był to płyn micelarny, czy tam jakiś płyn po prostu do makijażu z ziai. No i nie wiem, czy jakiś czas temu Wam pokazywałam, również miałam właśnie z Sorai. I to jest moje kolejne opakowanie. Ja akurat ten płyn głównie kupiłam z uwagi na to, kiedy ostatnio właśnie jechałam malować klientki, to po prostu brakowało mi takiego, wiecie, całego opakowania i akurat się zaopatrzyłam konkretnie w ten, bo trzeba po prostu brać pod uwagę, że to mogą być osoby z wrażliwą cerą, w związku z tym najlepiej, żeby był bezzapachowy i żeby był jak najdelikatniejszy, więc akurat się zdecydowałam konkretnie na ten. Nazywa się on Ultra Pure, oczyszczanie, skuteczny demakijaż do każdego typu cery. I powiem Wam, że mi, co się mega w tym podoba w tym płynie, to to, że właśnie on, tak podobnie jak płyn z biedry, jest bardzo wydajny, to znaczy nie trzeba go dać dużo, bardzo dokładnie moim zdaniem zmywa ten makijaż i właśnie jeżeli na przykład ma się jakiekolwiek podrażnienia albo po prostu ma się wrażliwą na przykład na tarcie skórę, to właśnie ten płyn micelarny po prostu nie zrobi nam żadnej krzywdy i to jest fajne. Nie będę się o nim wyrażała jako o ósmym cudzie świata, ponieważ myślę, że na pewno nie jedna z Was wynalazła już też dla siebie dobry płyn micelarny, który również jej nie uczula, nie podrażnia ani w żaden sposób jeszcze jej nie zawiódł. Natomiast ja chciałam Wam powiedzieć, że to jest taki mój, powiedzmy sobie, wynalazek i aktualnie jestem z niego bardzo zadowolona i używam go właśnie, co prawda nie przez cały czerwiec, pod koniec sumy czerwca, ale jestem z niego mega zadowolona i jeżeli nie macie jeszcze takiego swojego ulubionego płynu, a poszukujecie, no to właśnie ta Soraya jest 200 ml i jej koszt to 10 zł, więc myślę, że możecie się śmiało skusić. Produktami również do twarzy, które bardzo zawładnęły moim sercem w czerwcu, a jednocześnie bardzo mi pomogły w tym, żeby jakoś przetrwać te ciepłe dni i
nie musieć się ograniczać, jeżeli chodzi o makijaż, bo ja ogólnie lubię makijaż, jest to moja pasja, ale też po prostu dobrze się tak czuję. I produktami, które mi pomagały właśnie w utrzymaniu go w ryzach, jest pierwszy, to jest produkt z Inglota i on mi się już kończy, no niestety, ale jest tutaj 50 ml. W tym opakowaniu jest to mgiełka taka fiksująca z Inglota. Ja tej mgiełki używam bardziej jako takiego setting sprayu, to znaczy produktu, który ma scalać makijaż i który ma niwelować takie pudrowe wykończenie i nadawać skórze takiego fajnego, świetlistego blasku, tak jak na przykład, nieskromnie powiem, mam teraz, bo wiem, że mam, bo po prostu właśnie ten produkt to zapewnia. Takie właśnie naturalne wykończenie, takie scalone. I nie przesadzałabym tutaj z określaniem go jako fixer, typowy produkt fiksujący, który ma utrwalać makijaż, ponieważ moim zdaniem on go nie utrwala, on jedynie, tak jak mówię, scala. Natomiast w połączeniu z produktem, który Wam za chwileczkę pokażę, naprawdę czyni cuda. Ale jeżeli chodzi o tą mgiełkę, to możecie ją zakupić w Inglocie stacjonarnie, na pasażach, w sklepach Inglota. Cena tej mniejszej mgiełki, która ma 50 ml, to jest około 20 zł. Jest również dostępna większa mgiełka, ona kosztuje już chyba około 50 zł, ale myślę, że jak za efekt, który daje i za takie fajne też orzeźwienie skóry, jeżeli chcecie sobie na przykład w ciągu dnia spryskać tą cerę i ją odświeżyć, to również myślę, że się świetnie sprawdzi. Więc jeżeli poszukiwałyście takiego produktu, to serdecznie Wam polecam właśnie produkt Inglota. I produktem, który idealnie z nim współgrał, jest to właśnie fixer. Jest to fixer z firmy Hean. Jest to typowy, profesjonalny produkt, który ma na celu utrwalać makijaż i w istocie on to robi. Na pewno znajdą się lepsze produkty, jeżeli chodzi o trwałość tego utrwalenia. Mam tutaj na myśli czasookres w ciągu dnia czy nocy, bo w moim doświadczeniu, kiedy używałam teraz tego produktu, tak 6 godzin bez poprawek to jest takie, myślę, totalne maksimum. Jeżeli chodzi o właśnie wydajność tego fixing sprayu, jeżeli chodzi o tą firmę, konkretnie Hean. Wiem, że na rynku również, jeżeli chodzi o utrwalacze, jest dostępnych mnóstwo innych produktów, na przykład z Kryolana albo z firmy Skindinavia, które również polecam, ale może bardziej dla osób, które się profesjonalnie zajmują wizażem, niż dla osób, które, jak to się mówi, są zwykłymi śmiertelnikami i po prostu wykonują makijaż na własne potrzeby. Myślę, że wtedy nie ma sensu przepłacać i warto zaopatrzyć się właśnie w taki spray, bo on w sumie ma 150 ml, wystarcza na, myślę, tak około miesiąc takiego codziennego użytkowania, jeżeli macie potrzebę się tak właśnie zafiksować całe i utrwalić. Jego cena to około 20 zł, ja Wam podlinkuję na dole w opisie pod filmikiem na YouTube. Właśnie link do sklepu, w którym możecie przez internet zakupić sobie ten fixer, jeżeli macie ochotę właśnie na to, żeby utrwalić sobie makijaż, żeby Was to nie denerwowało w lato, kiedy coś by Wam spływało albo coś by Wam się przemieszczało na twarzy. Myślę, że każda z nas chce wyglądać tak schludnie, czysto i nie chce mieć właśnie żadnego ścieku na twarzy, jeżeli chodzi o podkład i inne produkty, ewentualnie kremowe. Więc serdecznie polecam właśnie ten fixer. Jeszcze jedna uwaga, ten fixer sam w sobie, jeżeli popsikacie sobie po prostu na makijaż, to jeżeli używacie produktów, które dają Wam wykończenie pudrowe, tak jak na przykład u mnie na twarzy się tak właśnie prezentuje podkład z Revlona, to ten produkt zachowa Wam tą formułę, którą zostawia Wam jakby te naturalne wykończenie produktów, których używacie. Natomiast jeżeli użyjecie sobie też tego właśnie setting sprayu, tego fixera z Inglota wcześniej, to makijaż Wam się fajnie scali, zniknie ten pudrowy efekt. Jeżeli utrwalicie go później właśnie tym fixerem, to wtedy będziecie miały takie fajne, właśnie świeże, naturalne wykończenie, bez obawy, że cokolwiek Wam spłynie. Kolejnym produktem, który uważam, że jest mega, jeżeli chodzi o lato, jest to paleta bronzerów. Konkretnie jest to paleta z firmy Makeup Revolution i nazywa się ona All About Bronze. I tutaj w tej palecie możemy znaleźć gro produktów właśnie brązujących, które służą głównie do opalania naszej twarzy. Mnie osobiście bardzo się podoba ta paleta, jestem z niej bardzo zadowolona. Na początku miałam co do niej mieszane odczucia, ponieważ właśnie brakowało mi tam takiego koloru, który będzie bardzo chłodny, który będzie mógł służyć do konturowania twarzy. Natomiast po jakimś czasie stwierdziłam, że
Na lato nie zależy nam tyle na konturze, co właśnie na takiej skórze muśniętej słońcem i dlatego właśnie wtedy przekonałam się do tego produktu i w sumie mogę powiedzieć, że od tego czasu używam go namiętnie, codziennie, właśnie do opalania cery. Paletę tą pokazywałam Wam już jakiś czas temu w którymś z filmików z makijażem i myślę, że widziałyście wtedy też efekt tego, jak on się prezentuje, jak ona, ta paleta się prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o wykończenie tych produktów. Możemy tutaj znaleźć produkty, które mają takie nieco bardziej drobinkowe wykończenie i daje to taki nienachalny efekt drobinek na twarzy. Powiedziałabym, że jest to bardziej taki efekt właśnie rozświetlenia, takiego letniego glow, niż takiego chamskiego, bym powiedziała, błysku, który się tak perfidnie rzuca w oczy. No i w sumie, tak jak mówię, brakuje mi tutaj tylko i wyłącznie takiego bardzo chłodnego odcienia, dzięki któremu można by było wykonturować twarz, ale myślę, że z tym sobie można poradzić, bo po prostu pewnie każda z Was ma jakieś produkty, ja również mam produkt typowo do konturowania, natomiast jeżeli chciałabyście mieć to w jednej, że tak powiem, palecie, no to tutaj akurat tego nie macie, ewentualnie możecie wykorzystać ten, ale on i tak nadal nie jest jeszcze takim produktem mega chłodnym, żeby móc z nim tak porządnie wykonturować buzię. Natomiast, jeżeli chodzi o tą paletę, to uważam, że jest warta swojej ceny, bo jej koszt to około 30 czy 40 zł właśnie na internecie i myślę, że każda z Was i zarówno te osoby z taką bledszą cerą i te osoby, które mają taką cerę bardziej śnianą, bardziej taką opaloną, to myślę, że każda z Was naprawdę tutaj w tej paletce znajdzie coś dla siebie i myślę, że każda osoba, która by się zaopatrzyła w tą paletę, na pewno by tego nie pożałowała. Serdecznie Wam polecam, jeżeli poszukujecie takiego właśnie skumulowanego środka do tego, żeby móc sobie opalać buźkę, żeby móc nadawać jej takiego charakteru, takiej lekkiej opalenizny, to właśnie myślę, że ten produkt będzie całkiem cool. I jeżeli już jesteśmy przy nakładaniu produktów, to pokażę Wam również pędzelek, który ja polecam do nakładania właśnie tego typu produktów, żeby móc sobie muskać właśnie skórę taką mgiełką koloru. I z góry Was przepraszam, że ten pędzelek jest nieco zabrudzony, ale on skubany, nie chce mi się po prostu już domyć za bardzo, bo chyba go za bardzo eksploatuję. Jest to pędzelek z Hakuro H21 i on jest tutaj taki skośnie ścięty, on jest wykonany z naturalnego włosia i moim zdaniem właśnie tego typu pędzelki są najlepsze, jeżeli właśnie poszukujecie akcesoriów do tego, żeby móc wykonturować sobie delikatnie buźkę albo nadać jej właśnie koloru, to właśnie dzięki tym pędzlom z naturalnym włosiem właśnie możecie sobie zrobić taką chmurkę koloru. To samo jest z pędzlami do oczu, do blendowania. Moim zdaniem te pędzle, które właśnie są wykonane z naturalnego włosia, to one troszeczkę inaczej blendują nam te kolory, troszeczkę inaczej nam te kolory aplikują i rozcierają. I właśnie ten produkt do twarzy również nam tak fajnie rozciera delikatnie kolor, nie robiąc nam takich, wiecie, perfidnych plam, ani takich wyraźnych, odciętych konturów. Więc jeżeli szukacie takiego produktu, który właśnie będzie się nadawał do tej paletki, to polecam Wam Hakuro H21. Kolejnym produktem, bo teraz już przejdę do oczu i uwaga, są to pędzle, no na pewno. Są to rzęsy z firmy Lash Studio. Te rzęsy, słuchajcie, one w ogóle kosztują śmieszne pieniądze w porównaniu do Ardell. Również Wam podlinkuję na dole w opisie również sklep, w którym możecie kupić te właśnie rzęsy, bo myślę, że wiele z Was będzie zainteresowanych. Te rzęski, one są na takim bardzo cieniutkim paseczku i one mają takie bardzo naturalnie wyglądające włoski. Te rzęski. Ja akurat aktualnie mam je na rzęsach, ja je mam codziennie w zasadzie na oczach tak naprawdę, bo tak bardzo mi się spodobały. I one są dla mnie idealnym zamiennikiem rzęs, które używałam dotychczas. Był to model Wispies Black z Ardell. No to sobie wyobraźcie. Absolutnie one zasługują na zainteresowanie i myślę, że te z Was, które są również miłośniczkami sztucznych rzęs, tak jak ja, jesteście osobami, które mają totalnego hopla na punkcie sztucznych rzęs, to myślę, że te rzęsy to jest must have w Waszych zbiorach, w Waszej kolekcji. I kolejne produkty, jak jesteśmy przy oczach, które moim zdaniem zasługują na zainteresowanie dla wszystkich tych osób, które poszukują, które mają problem z tu
z tymi powiekami albo które mają problem z tym, żeby móc utrzymać w ryzach cienie na powiekach właśnie w taką ciepłą pogodę, to serdecznie Wam polecam cienie w kremie z Color Tattoo od Maybelline. Ja akurat zaopatrzyłam się w dwa kolejne kolory, jest to kolor numer 20 Turquoise Forever oraz numer 35 On and On Bronze. Ja nie ukrywam, że tak jak giełkę singlota kupiłam po prostu za nową maksineczki, tak kolejne dwa produkty z Color Tattoo od Maybelline kupiłam przez moją Anię z kanału Shadow, ponieważ ona po prostu ma w swoich zbiorach dość sporo tych słoiczków właśnie z cieniami i ona właśnie bardzo często używa tych wszystkich cieni jako, albo jako bazę, albo jako główną część makijażu i ja osobiście się również skusiłam, żeby sobie dokupić na promocji w Superfarm, jak była jakaś tam promocja, czy w innej drogerii, nie pamiętam już. Dokupiłam sobie kolejne kolory i właśnie to jest ten kolor taki brązowy i taki piękny, turkusowy. Mam nadzieję, że kamera oddaje chociaż w jakimś procencie te kolory dwa, jak one się przepięknie prezentują. I tak jak mówię, dla tych z Was, które poszukują właśnie produktów takich, które będą się trwale trzymały podczas ciepłego dnia na oczach, a nie chcecie się bawić, wiecie, w jakieś tam gruntowanie, inne bajery, to właśnie myślę, że te słoiczki z Color Tattoo, jeżeli chodzi o cienie, myślę, że Wam się sprawdzą idealnie. Szukajcie tych cieni wtedy, kiedy są na promocji, dlatego, że wtedy możecie je kupić zazwyczaj 50% taniej albo 40%. I to jest naprawdę duża różnica, bo one w całej cenie kosztują około 25 zł, więc umówmy się, że za taki no, słoiczek cieni, no to jest, no nie wiem, moim zdaniem to jest dość sporo, każdy to ocenia wedle własnej zasobności. Natomiast jeżeli rozpatrywać to pod kątem trwałości, no to powiem Wam, że no, taki słoiczek starcza na ho, ho, ho i jeszcze trochę, więc w sumie to olać to, lećcie go kupić. Obowiązkowe w lato jest również akcentowanie wewnętrznego kącika i do tego celu są idealne pigmenty. Ja tutaj mam pigment akurat z My Secret, jest to taka seria Stardust i to są właśnie takie cienie sypkie, takie pigmenciki, takie pyłki. Ja się go teraz boję otworzyć, będę miała zaraz wszystko ufajdane, ale właśnie teraz mam w wewnętrznych kącikach ten cień. On jest taki złotawy, taki żółtawy, on się tak mieni. No po prostu idealny do tego, żeby sobie właśnie zaakcentować wewnętrzny kącik. Jeżeli nie lubicie szaleć z kolorami, to myślę, że to taki właśnie akcent w wewnętrznym kąciku daje takiego fajnego spojrzenia, takiego świeżego looku, a jednocześnie też nie jest nachalny ani w żaden sposób nie rzuca się w oczy. Więc dla tych z Was, które właśnie poszukują takich fajnych wykończeń pigmentowych lub okołopigmentowych na lato, no to polecam właśnie te cienie z serii Stardust od My Secret. One są naprawdę, te cienie są mega tanie, bo one kosztują około 8 zł czy coś w tym stylu. No więc no taki słoiczek to w ogóle Wam starczy na tyle i jeszcze trochę. I ja mam już parę takich kolorów, ale akurat wzięłam teraz Wam ten, który najbardziej mi się osobiście sprawdza właśnie w lato. Oczywiście musiała się wyłączyć kamera, no bo jak, żeby inaczej, tradycji musi stać się zadość. I w sumie, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszych ulubieńców. Koniecznie dajcie mi znać, jakie produkty Wam przypadły w czerwcu do gustu. Koniecznie dajcie znać, czy również podobnie jak ja macie hopla na punkcie rzęs i na punkcie opalania twarzy produktami takimi właśnie pudrowymi w postaci różnych bronzerów. Również dajcie mi znać, dziewczyny, czy macie fioła na punkcie malowania się, nawet jeżeli jest mega gorąco. I czy w związku z tym macie jakieś sprawdzone swoje produkty, które mają Wam pomóc właśnie w utrzymaniu tych wszystkich naszych produktów makijażowych na twarzy. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj za oglądanie i zachęcam Was serdecznie do subskrybowania mojego kanału i do obserwowania mojego fanpage'a na Facebooku oraz mojego Instagrama, ponieważ już wkrótce pojawi się konkurs rozdanie, które będzie właśnie takim nagrodą, taką okazją właśnie do uczczenia tego, że jesteście ze mną, że właśnie tak fajnie się to wszystko rozwija i mam w planie zrobić to rozdanie właśnie na 1000 subskrypcji, więc koniecznie zapraszajcie swoich znajomych, koniecznie sami subskrybujcie mój kanał, jeżeli teraz właśnie jest to pierwszy odcinek, który oglądacie, to dzięki temu właśnie po pierwsze będziecie na bieżąco, a po drugie załapiecie się na konkurs w postaci rozdania.
odcinek. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj za oglądanie i serdecznie Was zapraszam do następnego odcinka. Pa! Trzymajcie się!